Jakie piękne zachodzące słoneczko, bo mamy 17:50. To był już najlepszy moment. Muza. Ej, chłopie, czy ty mógłbyś nie pojawiać się tutaj w momencie, kiedy ja tylko włączę kamerę? Dzień dobry, kochani, dzień dobry. Także jeszcze raz to piękne zachodzące słońce, aż tutaj sobie postanowiłam usiąść chwilę, żeby tak odsapnąć, bo właśnie skończyłam myć podłogi i łazienkę ogólnie. I u mnie nie ma, wiecie, jakiegoś zaplanowanego dnia, że dzisiaj planuję i sprzątam, ogarniam, tylko po prostu nagle przychodzi takie muszę, bo się uduszę. I właśnie tak to też u mnie wygląda. Na początku chciałam Was, kochani, zaprosić na prezentację nowych rzeczy od Bonprix. Nagrałam właśnie rolkę na Instagrama, ale też Wam chcę te rzeczy tutaj pokazać. Macie linki do wszystkich ciuszków, które Wam pokazuję w tym filmiku na dole. I w filmiku Wam pokażę nowości, to będzie garnitur, buty te jasne oraz sukienka, a jeszcze z rzeczy z poprzedniego zamówienia kurteczka ruda, która jest po prostu przeboska. Jak będzie jeszcze, to Wam ją podlinkuję i serdecznie Was zapraszam, także proszę bardzo. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby, have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. Tak, także to z takich milszych, fajniejszych rzeczy, a jeśli chodzi o rzeczy takie troszeczkę mniej fajne, to wiosna przywitała nas katarem, potem na dniach doszedł kaszel. Bo miałem mokre skarpety. A skąd miałeś mokre skarpety? Gdzie wszedłeś? Nie wiem. Okej, okay. To ja coś tylko powiem, dobra? Chcę im pokazać. No to zaraz, ale najpierw ja, okej? Dziewczyny mają pierwszeństwo. Tak. Nie. Tak. Chłopaki mają pierwszeństwo. Nie, nieprawda. Dobra, ja teraz mówię, bo coś zaczęłam. I słuchajcie, i doszedł nam najpierw kaszel, później nie, przepraszam, najpierw był katar, później był kaszel. Później po międzyczasie jakiś tam ból troszkę ucha, ale to takie było. Niby boli, ale nie boli. A więc skończyliśmy dzisiaj u pani doktor, bo już mi się to ucho nie podobało. No i okazało się, że mamy zapalenie ucha, zapalenie spojówek. Mamy do tego nie dość, że kropelki do oczu, do uszu to jeszcze antybiotyk, więc no wiosennie pięknie się zaczęło, ale w marcu jak w gorącu. Więc i ta pogoda, wiecie, tutaj trochę ciepło, tutaj zimno, tu zawieje, tam przygrzeje i w sumie były dwa takie fajne, cieplutkie dni, że my... I wiem, Ignasiu, Alex wybrał brzydkie jabłka, prawda? Musisz poszukać, tam są ładniejsze, na dole. Były takie fajne dni, że byliśmy na placu zabaw właśnie i no i tak, gorąco, dzieci biegają, więc rozbierają się, za chwilę zawieje, ubierają się, znowu się spocą i tak wiecie, ta pogoda nie bardzo. Ja wiem, że zapalenie ucha to nie jest jakieś przewianie i tak dalej, tylko jakieś tam, pokaż. A chcesz tak, czy ci obrać?
że to nie są te sprawy, ale u Ginasia to zapewne poszło od Kataru i podejrzewam, że w jednym uchu to było tak bardziej troszeczkę od jakiegoś czasu, bo on już kiedyś tam się skarżył na ucho, no ale nie powtórzyła się sytuacja, więc wiecie, no myślałam, że to jakieś takie pojedyncze, że coś, nie wiem, odcisną sobie czy coś w tym rodzaju. No ale niestety okazało się, że mamy zapalenie ucha, więc się leczymy. Przedszkole zażegnamy na najbliższe 2 tygodnie, bo tak naprawdę teraz przed świętami, no to już teraz nie pójdzie, no bo wiadomo, leczenie, później po świętach, no to jeszcze będzie miał leczenie, ale w sumie mógłby już iść, no ale mamy chrzest, właśnie to, o którym Wam też mówiłam, no i nie będziemy, wiecie, go wysyłać, żeby coś jeszcze dodatkowo przyciągnął ze sobą, bo jedziemy do malutkiej dziewczynki, więc wiecie, żebyśmy byli wszyscy zdrowi. Nie zapomnijcie, że to Lena! Tak, i no i tak, no i tyle u nas, kochani. My się w sumie jakoś tam trzymamy, tylko trochę inaczej. W sumie, wiecie, normalnie się czuję. Poza tym, że czasami gdzieś tam go główka zaboli trochę, no i to niestety kropienie jest uciążliwe, bo niestety mamy walkę, tutaj toczymy przy kropieniu oczu. Uszy nam idą jak spadka, ale oczy niestety jest dużo gorzej. Tak, na święta jedziemy do Mateusza rodziców, właśnie tak na sobotę i na niedzielę, przyjeżdżamy w niedzielę wieczorem i tutaj zostajemy, nam zostaje poniedziałek, więc słuchajcie, ja dużo nie szykuję na święta, aczkolwiek dzisiaj tak wpadłam na pomysł, że ja sobie po prostu w sobotę do południa zrobię, bo dawno nie mieliśmy fałszywych gołąbków. No i może jakąś sałateczkę jeszcze zrobię, żeby tak, wiecie, coś na poniedziałek było. Myśleliśmy też w sumie, żeby w poniedziałek może, bo ma być fajna pogoda, takie ponad 20 stopni, jakiegoś grilla zrobić, no ale to jeszcze jest sprawa do przegadania tak naprawdę. Nie rób, Ignacy, bo złamiesz i będziesz później płakał. No, ja bym nie ryzykowała. No, a Ignacy tutaj trzyma projekt, który ostatni statusiem robił, tak, ostatnio. I chciał się bardzo, bardzo pochwalić, tak? Mogę pokazać? Możesz pokazać, no. Pokaż ładnie, co wy zrobiliście takiego z gliny. Zgadnijcie, co to jest. Pokaż go bliżej, bo nie widać. Taki elegancki, proszę bardzo. Zgadnijcie, jaki to rekin. Mateusz się tutaj wykazał bardzo inwencją twórczą. Ej, zgadnijcie, jaki to rekin. No, zobaczymy, co napiszą w komentarzach, tak? Nie zapomnijcie, że on je zna me. Dobra. Okej, okay, a ty malowałeś, co nie? Mhm. Pomagałeś tacie? Nie, tata to tylko pomalował. Aha, no pokaż, o tutaj, jaką on ma japę, z jakimi zębami, zobaczcie. Ja. Zasubskrybujcie kanał. Nie zapomnijcie. Także... I dajcie łapkę w górę. Tak, bo jak nie, to wyślemy wam tego rekina, żeby was postraszyć, co nie? Czy byś nie odesłał tego rekina? Odesłałbyś komuś tego rekina? Nie. Nie, tylko za bardzo lubisz, nie? No. Dajcie łapkę w górę, bo was przestraszę. No super. Ignacy chciałby jeszcze jakieś akwarium, żeby wsadzić go do akwarium, tak? A tata popryska go takim rakierem bez koloru, no i będzie można go włożyć do normalnej wody. No. Ej, a coś wam pokażę. No, więc tak, kochani, słuchajcie, tyle u nas i w sumie tak naprawdę codzienność, ale co, jakoś teraz ostatnio też mam taki bardzo aktywny i taki napięty trochę, napięty czas, bo tutaj i coś z babcią i tutaj... Wdechnąłem coś mokrego. Znowu coś mokrego? Mhm. No jak to jest możliwe, gdzie? A ty pewnie chodzisz i biegniesz po mopie, a mop stoi tutaj z boku. Czy gdzie to było mokre? Tu. Tutaj? Zaraz muszę sprawdzić. To siadaj, bo bez skarpet, chory. No i w poniedziałek z babcią, bo do okulisty. Nie zapomnijcie o jabłce.
we wtorek jechałam z babcią, bo babcia emeryturę popłacić sobie i tak dalej. No dzisiaj mamy środę, no to od rana, rano pojechałam po 6 po numerek, później u lekarza byliśmy, później wiecie, do domu, tu z psem, tutaj obiad, a jeszcze w międzyczasie Franki, tak, Franki miał znowu pobierany wymaz z ucha i mamy też leczone uszy, więc kropimy się 2 razy dziennie. Mamy zaleconą zmianę karmy na karmę dla alergików, więc no... Wiecie, no wszyscy jesteśmy alergikami, to dlaczego pies miałby nie być alergikiem? No przecież to musi być razem wszystko, musimy w tym wszystkim, wiecie, być razem. Iść jedną drogą. No, więc tak to wygląda. I... Szykujemy się do świąt i w święta odpoczywamy. Mam nadzieję. No, także tyle, kochani. I mama, jak ja zrobię tak, to w nas jest wyłączyć kamerę. Mhm, na wstępie tyle. Kurczę, normalnie już nie pamiętam, kiedy zaczynałam tego vloga. A już jest, słuchajcie, 9 kwietnia. Już jesteśmy po świętach, już jesteśmy po chrzcinach, także trochę się u nas ostatnio działo. W ogóle czas przedświąteczny był taki intensywny, później chwilka przerwy i wyjazd znowu właśnie na weekend na chrzciny. Wracamy teraz do rzeczywistości, do takich totalnie domowych obowiązków i nie tylko domowych, wiadomo. I powiem Wam, że odczuwam lekkie zmęczenie i jeszcze do tego dochodzi już działka. Słuchajcie, my wczoraj właśnie z mamą obrobiłyśmy pole, nie miał nam kto skopać pola, więc troszeczkę glebogryzarką pole jest potraktowane, później jeszcze takim, jak my to mówimy, ryrakiem, no i wszystko wygrabione, ziele powybierane i już pierwsze warzywka są w ziemi od wczoraj. Piękna pogoda, ponad 25 stopni, więc no już czas, już pora, połowa kwietnia praktycznie, więc... No już zrobiłyśmy porządek troszeczkę na tej naszej działeczce dziadkowej, no i mamy już cebulkę, mamy sałatę, mamy rzodkiewkę i mamy buraczki. Jeszcze koperek dojdzie do tego i ogórki, więc jeszcze chwila, bo ogórki są tak w maju. Przepraszam, ja wam powiem, że mam właśnie... Od wczorajszego grabienia miałam rękawiczki i sobie zrobiłam małe gagi, jak to mówi się do dzieci. I teraz od razu się uśmiecham, bo sobie przypominam malutką Lenusię właśnie z chrzcin, nasza chrześnica, znaczy nasza Mateusza chrześnica, więc mamy chrześnicę, malutką kruszynkę. Lenka właśnie urodziła się 7 lutego, tak, 7, tak jak Ignaś 7, tylko że Ignaś 7 września. No i mamy malutką rodzynkę w rodzinie, bo mamy właśnie, jest Wojtuś, jest Ignaś, no i teraz mamy Lenuśkę. No i tak się człowiek napatrzy na takie malutkie fajnie, dziecko fajnie. I tak patrzyło na takie sukieneczki, bodziaki, w takie kwiatuszki różowe, no w ogóle dużo różu tego wszystkiego i ten pokój taki różowy z króliczkami, no powiem Wam, że... serce mocniej zabiło. No, jak się ma 2 chłopców, to takiej dziewczynki się na pewno pragnie. Aczkolwiek pewnie nie wszyscy, no ale ja tu akurat mówię o sobie, więc no fajny ogólnie czas taki rodzinny. Aczkolwiek tak z Mateuszem gadaliśmy właśnie ostatnio sobie, że męczący jednak, wiecie, to jest niby spotkanie rodzinne, to ale tutaj jest tak jedzenie, siedzenie i wiecie, i jakoś tak człowiek już jak przyszła ta niedziela, popołudnie, późno popołudnie, to już tak chciał wrócić do domu i tak rozmawiamy i mówimy, walnąć się na nasz narożnik i tak sobie poleżeć. No i już wracamy do rzeczywistości i wielkie ogarnianie, właśnie odgruzowywanie mieszkania, bo tak było w ostatnim czasie, wiecie, sprzątane, ale tak troszkę po łebkach. No ja dzisiaj od rana piorę pościele,
Aleksa wyprałam wczoraj, dzisiaj nasza i Ignasia. Podłogi ogarnięte, odkurzone, umyte dobrze, powypyskiwane płynem. W niektórych miejscach trzeba było troszkę peszorować i już jedno pranie wyprane, teraz drugie się pierze. Zaraz idę pościel wywiesić właśnie przed dom, bo jest piękna pogoda, więc w kilka chwil mi wyschnie to pranie. Także takie totalne, totalne życie nas tutaj ogarnia. A na chrzciny, słuchajcie, wybrałam, pokazywałam Wam na Instagramie, ale pokażę Wam może też tutaj, bo tak ogólnie często pada jakieś tam, wiecie, pytanie, co tam ubrać na jakieś chrzciny, na jakieś komunie i w ogóle. Ja, słuchajcie, miałam ubrać ten garniak z Pontrixa, ale postawiłam na sukienkę. Taka sukieneczka, pożyczyłam sobie od mojej mamuśki. Ona pochodzi z Rizert. Ktoś się mnie pytał, a ja pisałam, że mojito. Z Rizert ona jest. I ona jest tak, wiecie, tak za, troszeczkę za kolana. No i miałam właśnie tą sukienkę, do tego botki te rude i rudą kurtkę. Później sobie zmieniłam na płaskie obuwie i bez kurtki, bo cieplutko było. No ale jeszcze na mszy, jak byliśmy w ogóle u nich tam w kościele, było bardzo zimno, słuchajcie, naprawdę. Dobrze, że ja w ogóle miałam tą kurtkę. Ignaś też miał kurtkę, wiecie, koszulę, dżinsy i właśnie bomberkę taką. I całe szczęście, że mieliśmy te kurtki, bo naprawdę w kościele było niesamowicie zimno. Tak jak się wchodziło aż to po prostu było tak czuć taki chłód. I nawet były włączone grzejniki na ławkach, więc możecie sobie wyobrazić, a na zewnątrz było naprawdę cieplutko, więc no, ale już za nami wszystko, teraz czekamy na wakacje. I ja właśnie w temacie wakacji jadę, wczoraj zrobiłam zdjęcia Ignasiowi i muszę mu dowód wyrobić, właśnie jadę złożyć wszystkie papiery, tylko czekam, aż mi się pranie wypierze, bo chcę je powiesić, bo tak sobie pomyślałam, że zlecę to Aleksowi, ale jak kiedyś mu zleciłam wyciągnięcie prania z pralki, żeby to po prostu ogarnął, to nawet nie wyciągnął prania z pralki, tak praniem kilka godzin w pralce leżało, więc postanowiłam, że chwilę poczekam. Ignasio jest w ogóle w przedszkolu, 2 tygodnie nie był, bo miał to zapalenie ucha, zapalenie spojówek, później to było tydzień przed świętami, później po świętach już zostały 4 dni do chrzcin, nie chciałam, żeby coś tam jeszcze, wiecie, przyniósł, bo albo byśmy w ogóle nie pojechali, albo byśmy pojechali z jakimś wirusem, więc był w domu, no i dopiero poszedł wczoraj do przedszkola. Oczywiście nie chce chodzić do przedszkola, nie podoba mu się to i najlepiej chciałby nie chodzić do przedszkola, a jak wraca, to jest wszystko fajnie, super. Wczoraj mieli spotkanie fundacji My Nie Gryziemy i właśnie były 2 bigle. Taka ciężarówka przyjechała z taką dużą przyczepą, no i tam właśnie dzieciaczki widziałam i ze szkoły przychodziły, i nasze przedszkolne mieli spotkanie z biglami, z pieskami, tam pani różne rzeczy tłumaczyła, dostali też książeczki, no i Ignacy wczoraj mi właśnie pokazywał pozycję żółwia, jak się chronić, jakby gdzieś tam się natrafiło na agresywnego pieska, więc takie trochę edukacyjne. No i właśnie pani mi dzisiaj rano mówiła, wychowawczyni, że Ignacy bardzo aktywnie uczestniczył, bo mówił, że też ma bigla, opowiadał tam o biglach i w ogóle, więc fajnie. Powiem Wam, że ja pamiętam to moje przedszkole z lat moich, takich jeszcze Aleksa, no i no nie powiem, że było fajnie, nie chcę też, wiecie, jakoś narzekać tutaj, o kimś tam źle mówić, ale no niestety było słabo, naprawdę było mega słabo. Teraz są już od jakiegoś czasu panie i młodsze wiekowo i na pewno też z młodszym doświadczeniem, wiecie, z większą siłą, myślę, że zapałem też, i te nasze dzieci naprawdę mają bardzo dużo takich zajęć, wiecie, tutaj takich jakby dodatkowych, wiecie, właśnie bardzo często się coś tam pojawia, czy ktoś tam przyjeżdża na jakieś tam pokazy, czy jest jakiś tam dzień konkretny, na przykład z piątki mają dzień zabawek, to sobie swoje zabawki zabierają, ale też właśnie mieli, widziałam, że nawet zbieranie jajeczek na Wielkanoc, akurat Ignaś nie uczestniczył, bo jego nie było, ale mieli właśnie to zbieranie jajeczek, mieli jakiś kosmiczny tydzień właśnie z jakimiś tam rakietami, planetami różnymi,
Mieli właśnie tydzień dinozaura, w środę był dzień dinozaura, można, no jestem, można było różne, wiecie, jak ktoś miał dinozaury przynosić, można było ubierać się na zielono, w jakieś tam, wiecie, bluzy, bluzki i tak dalej z dinozaurami, także takie, jest widzę takie zainteresowanie dzieci lepsze niż na przykład Alex miał. Więc no i w ogóle też no zupełnie inaczej to jest, zupełnie inaczej to wygląda, dużo jest zdjęć, właśnie my mamy stronę na Facebooku, naszą grupę i właśnie dzieciaki tam są pokazywane. Wczoraj na przykład zdjęcie było, jak robili, kurczę, co oni robili? Łąkę, o, łąkę, więc każdy tam, każdy dzieciaczek ma zdjęcie i jest, jak robi tam łąkę, jakiś motylek, wiecie, jakieś gałązki, jakieś kwiatuszki, jakieś tam różne takie rzeczy, które można spotkać na łące, więc te dzieci naprawdę są takie zainteresowywane czymś tam, a nie, wiecie, siedzenie, bawienie się i nic więcej, nie? One tak uczestniczą w różnych tam zajęciach i jest to takie, myślę, kreatywne, także fajnie, naprawdę bardzo fajnie. No i co? No i tyle, kochani, taki update. Co tam słychać, co tam porabiamy? No, ze zdrowiem coraz lepiej, aczkolwiek gdzieś tam jeszcze tutaj ktoś kichnie, ktoś prychnie. Ja w ogóle już teraz lepiej mówię, ale miałam przed świętami. Tak, jeszcze pisałam właśnie do Mateusza mamy, że właśnie coś Mateusza zatoki bolały, Aleks trochę był przeziębiony, no Ignaś to zapalenie ucha i tak dalej, ja jestem zdrowa. No drugi dzień budzę się z chrypą. Mówię, no normalnie po prostu jakieś, nie wiem. No i tak troszeczkę jeszcze mi zalega na tej krtani, ale no całe szczęście się nie rozłożyłam jakoś bardziej, tylko troszeczkę tam taka zachrypnięta byłam. Ale to też może być trochę spowodowane gdzieś tam alergią, no bo niestety te pyłki w powietrzu są, no i nic się na to nie poradzi. Także kochani, tyle. Update'ując, co tam u nas, jak tam u nas, będę dla Was nagrywała filmik z rzeczami z temu, bo mi przyszły 3 paczuszki. No i właśnie czekałam, właśnie wczoraj przyszły do mnie 2, które mi tam zostały, bo jedna mi przyszła w tamtym tygodniu, 2 teraz. No i właśnie Wam ponagrywam, co takiego wybrałam, co kupiłam. To myślę, że w przyszłym filmiku. A teraz pralka mi woła, idę powiesić pranie. Z Wami się żegnam pięknie, dziękuję Wam za uwagę. I do następnego. Następny tam będzie filmik z temu. Też zrobiłam sobie hybrydę, taki tu chrapie na moje krótkie, już odrastające paznokcie. One już skracane były kilkukrotnie, bo wiecie, takie były słabe. A tak sobie myślałam, kurczę, przecież ja mogę nałożyć sobie, nie muszę mieć żelu, a samą hybrydę chociaż, nie? Bo to malowanie, słuchajcie, lakierem jednak męczące jest, bo tak naprawdę co drugi dzień malowałam paznokcie, no i one już nie wyglądały za dobrze. Tak naprawdę codziennie by się przydało je malować, a szczerze powiedziawszy, nie chce mi się. Więc nałożyłam sobie taką hybrydę. No, dobra, kochani, tyle. Lecę. Trzymajcie się i do następnego buziaki.